Ja tylko mam takie pytanie do Państwa na sam początek. Kto z Państwa jeździ do Ostródy na Mazury? Ktoś z Państwa jeździ? Na Mazury. A kto z Państwa jeździ do Ostródy na Warmię? Tak? No to właśnie chciałam Państwu pokazać, że w mediach jest taka tutaj, jest takie niezdecydowanie, bo czasami Ostrudę przypisuje się Mazurom, czasami Warmii, natomiast chciałam Państwu powiedzieć, że de facto Ostruda nie leży ani na Warmii, ani na Mazurach. Natomiast jest taka kraina, która nazywa się Oberland, po polsku również nazywana Prusami Górnymi. I właśnie Warmia ani Mazury nie mają nic z tym wspólnego, natomiast Ostruda właśnie leży tam. I chciałabym Państwu dzisiaj trochę przedstawić parę rzeczy na ten temat, opowiedzieć parę rzeczy na ten temat. Natomiast właściwie zamiast mnie powinien tutaj być pan Dariusz Barton, emerytowany już WKZ warmińsko-mazurski. Niestety obowiązki sprawiły, że nie mógł tutaj być i w związku z tym dokonałam rzeczy następującej. Dokonałam wyboru subiektywnego tego, co chciałabym Państwu pokazać, więc jeżeli komuś się nie będzie ten wybór podobał, to przepraszam z góry. Natomiast chciałam pokazać parę rzeczy, które myślę, że są interesujące i ważne dla tego, żeby zrozumieć, czym jest tak naprawdę Oberland i z jakimi problemami się mierzymy właśnie dzisiaj. Ponieważ Oberland, czyli Prusy Górne, są w ogóle właściwie nieobecne w ogólnym takim odbiorze. Na pewno się Państwo spotkali z czymś takim jak Mazury Zachodnie, prawda? I jeżeli ktoś jedzie na przykład do Iławy albo właśnie do Ostródy, żeby gdzieś wypocząć czy w okolice, to mówi się zazwyczaj, że są to Mazury Zachodnie, mazurskie smaki się pojawiają albo warmińskie smaki. I to dowodzi dwóch rzeczy, albo niewiedzy czy nieświadomości osób, które się posługują taką terminologią w odniesieniu do Oberlandu, czyli Prus Górnych, albo też wręcz przeciwnie, próby wykorzystania popularności Mazur, tudzież Warmii, dlatego, żeby coś sprzedać, prawda? I stąd te wszystkie mazurskie smaki albo noclegi na Mazurach i to ja Państwu też jeszcze pokażę. I spróbujemy przełączyć na slajd. Irlandzki widok, czyli rzeczywiście pagórkowaty kraj, ponieważ Oberland, a zwłaszcza Hockerland, ta nazwa też była popularna swego czasu, Hockerland, czyli pagórkowaty kraj, wskazywała na to, że z czym mamy do czynienia, czyli z tym górnym i górzystym krajem, tak? Stąd Prusy Górne, które nie mają właściwie, jak Państwo zobaczą na następnym slajdzie, jeszcze następnym, nie mają nic wspólnego z położeniem geograficznym, bo tak naprawdę one są, Prusy Górne są położone niżej niż Prusy Dolne, tak? Ale to chodzi właśnie, to nazewnictwo wzięło się stąd, że ukształtowanie terenu o tym zadecydowało. A jak cofnę jeden slajd, pokażę Państwu właśnie, i tutaj też nie będę mogła pewnie skorzystać z tego, ale spróbujemy. Chciałam Państwu pokazać właśnie, jak mamy tutaj tę siekierkę warmińską wbitą w Oberland, Oberland jako jedną z części Prus Książęcych, bo to jest mapa Prus Książęcych zaczerpnięta z książki Christophera Clarka Prusy, ponieważ Prusy Książęce jako, można powiedzieć, półautonomiczna jednostka powstały po złożeniu hołdu pruskiego przez Albrechta Hohenzollerna w 1525 roku. I od tego czasu powstało właśnie księstwo Prusy Książęce i to była ta taka właśnie autonomiczna część, półautonomiczna część z własną religią, ponieważ Albrecht oczywiście przeszedł na luteranizm, w związku z czym całe Prusy Książęce też były luterańskie. I proszę spojrzeć, Oberland jest tutaj bardzo ładnie zaznaczony, również tam, gdzie niektórzy widzą już Mazury Zachodnie tak zwane, tak? Aż tutaj nawet do Kwidzyna. Ta mapa jest, można powiedzieć, te granice tutaj, zwłaszcza w tym kierunku, są, można powiedzieć, umowne, ponieważ jak to kiedyś stwierdził znawca Oberlandu dr Wiesław Skrobot, granice Oberlandu pulsowały w rytm historycznych przemian. I tak to właśnie można podsumować, w przeciwieństwie do Warmii, która rzeczywiście ma bardzo tutaj wyraźną granicę.
Więc w ten sposób prezentował się Oberland na mapie. I tutaj mamy tak mniej więcej odwzorowanie, jakie miejscowości w tym Oberlandzie, czyli w Prusach Górnych, się znajdują. Jeżeli idziemy od Elbląga, który nie leżał w Oberlandzie, tak? Mamy tutaj Młynary, Wilczęta, Gotkowo, te gminy, wszystkie Miłakowo, Morąg, Łukta, Ostróda, tak? Która jest na Warmii i Mazurach, jak to niektórzy mówili, a jednak nie. I tutaj mamy właśnie ten cały pas. Tutaj wzdłuż drogi S7, tak? I mamy naprawdę niesamowity zarówno krajobraz, ten taki naturalny, fizyczny, rzeczywiście pagórkowaty tutaj w tym rejonie zwłaszcza, jak i no, krajobraz kulturowy. Tutaj po tej stronie, w tym rejonie, mamy pozostałości po wielkich włościach, zwłaszcza rodu Cudonów, który rzeczywiście od samego początku z Oberlandem, z Prusami Górnymi był związany. To były wcześniej nadania krzyżackie, potem nadania tak jakby dalsze. I doprowadziło to do tego, że ród Cudonów po prostu jest takim jednym z najbardziej znamienitych, najważniejszych dla Oberlandu, dla Prus Górnych. I rzeczywiście wielki upadek spotkał zarówno w 45 roku zarówno tę rodzinę, jak i po prostu to, co zostało po nich, czyli te wszystkie pałace w Gładyszach, w Słobitach, znaczy w Gładyszach jeszcze wtedy istniał, w Słobitach spalony, w Karwinach, potem również to akurat już inny ród, ale też przez ten ród wykorzystywany pałac w Kamieńcu, no po prostu przeminęła chwała, tak, i zostały ruiny zetlałe, ledwo się trzymające. Ale nie chciałabym o tym mówić w moim wystąpieniu, ponieważ chciałabym, żeby Państwo doczytali sobie o tym w najnowszym numerze renowacji zabytków, czyli poświęconemu Oberlandowi. Natomiast chciałabym powiedzieć, zacząć już właściwą część mojej prezentacji od zabytku, który jest naprawdę jedną z rzeczy niesamowitych i takich unikatowych w ogóle w skali oczywiście europejskiej, ponieważ tylko w Stanach Zjednoczonych znajduje się coś podobnego. I jest to kanał Elbląski, który został uznany w 2011 roku pomnikiem historii. No i który w latach 12-15 przeszedł gruntowny remont. Nie wiem, czy ktoś z Państwa przemieszczał się kiedykolwiek, tak, kanałem Elbląskim, tak. To była to przygoda, prawda? I to taka bardzo ciekawa. Historia wygląda w ten sposób, że istniała bardzo silna potrzeba pokonania w jakiś sposób bardzo dużej, ponieważ ponad 100-metrowej różnicy poziomów pomiędzy okolicami miejscowości Tabusz, gdzie rosły niesamowite sosny, których pnie służyły idealnie do wyrobu masztów do masztów żaglowców, a pomiędzy morzem, do którego trzeba było te sosnę przetransportować. No i no był z tym ogromny problem. Początkowo myślano o wybudowaniu systemu śluz i budowniczy Sztenkę rzeczywiście przystąpił do budowy takich śluz, natomiast te śluzy, które na przykład są rzeczywiście takie rozwiązania popularne w Anglii i można tam je podziwiać, są po prostu no, bezużyteczne, bardzo utrudniają transport. Więc Sztenkę był na wycieczce w Stanach Zjednoczonych. I w tychże Stanach Zjednoczonych podejrzał taką metodę, która polegała na tym, że dziękuję bardzo, że kanał Elbląski
że przepraszam, że różnica poziomów pokonuje się w ten sposób, że wodę spuszczając z większej wysokości, woda ta spuszczana napędza mechanizm, który ułatwia wciąganie po tak zwanym suchym grzbiecie, czyli tak to, co widać, tak? Można wtedy jechać, bo już nie płynąć statkiem po trawie. I to w 1844 roku przystąpiono do realizacji tego kanału, w 1881 zakończono, ale od lat 60. już było to użytkowane. I oczywiście, tak jak mówię, transport tej sosny taborskiej, transport zboża. Pokazać, jak to wyglądało przed podjęciem prac remontowych, tak? Ponieważ od tamtego momentu, od tego momentu, w którym powstał kanał, no jakieś tam pewnie drobne prace naprawcze, natomiast nie było gruntownego remontu, trzeba było o to zadbać, ponieważ kanał, który służy właściwie teraz wyłącznie celom turystycznym, stał się, no można powiedzieć, niebezpieczny, tak? Przestarzałe urządzenia, no groziło to katastrofą. Tak wyglądało to przed remontem. Jakiś beton, różna kolorystyka, te koła, które nie spełniały warunków, które powinny spełniać, aczkolwiek dziwnym trafem bardzo dobrze spełniały swoje zadanie, mimo tego. I tutaj już po pracach rejs nowym kanałem. Proszę Państwa, ta inwestycja kosztowała ponad 100 milionów złotych. W trakcie jej realizacji dokonywano demontażu, oczywiście spuszczano wodę, czyszczono, uzupełniano braki, naprawiano, remontowano mosty, remontowano te wszystkie pochylnie, także naprawdę wykonano bardzo solidną pracę. I dzisiaj no, można powiedzieć, że kanał jest naprawdę bardzo dobrze wyremontowany. A tutaj mamy taką ciekawostkę, chciałam opowiedzieć, ponieważ jest to pomnik Sztenkego, który wystawili mu rolnicy z wdzięczności. I pomnik ten ma inskrypcję w języku niemieckim, ponieważ w Prusach oczywiście w tamtym czasie język niemiecki był językiem oficjalnym. Bardzo się to nie spodobało w latach 80. czy 70. jeszcze decydentom, którzy stwierdzili, że należy pomnik usunąć, ponieważ jest to pomnik niemiecki. Ówczesna konserwator zabytków, pani Maria Łocka-Hoffmann, miała podobno powiedzieć, że ale on był przecież Holendrem, co przeszło, ponieważ dookoła byli Menonici, tak? Ponieważ Menonici żyli na Żuławach położonych obok, no stwierdzono, że ten Sztenkę to faktycznie był Holendrem i dodano inskrypcję, nie zniszczono pomnika, dodano inskrypcję w języku niderlandzkim. I ta inskrypcja jest do dziś. I to taka ciekawostka dotycząca tego kanału. Zupełnie inną inwestycją, którą chciałabym Państwu przedstawić, jest inwestycja dotycząca, właściwie szereg inwestycji dotyczący kościoła w Mariance. Kościół w Mariance znajduje się nieopodal Pasłęka, jest to kościół filialny. On jest pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, natomiast podlega pod parafię świętego Bartłomieja w Pasłęku. Jest to taki po prostu wiejski, na pozór wiejski kościółek, gotycki, bardzo ładny oczywiście. Natomiast nie spodziewano się chyba, że okaże się tak bardzo ciekawym obiektem. Pokażę Państwu tutaj na kolejnym slajdzie wygląd tego kościoła. Prosiłabym, żeby Państwo się dokładnie przyjrzeli tym ścianom, tak? Ołtarzom bocznym, temu jak wygląda cały kościół. Ponieważ wnętrze kościoła wyglądało tak powiedzmy standardowo, tak jak wygląda stary kościół. Jakiś ołtarz główny, jakieś ołtarze boczne, jakieś gładkie ściany. Wiadomo było, że są polichromie, ponieważ o tym było już w literaturze wcześniejszej. I wiadomo było, że Niemcy te polichromie odkryli, po czym je oczywiście zamalowali. Więc zaczęto się interesować tymi polichromiami. Natomiast w 2007 roku tak naprawdę
przystąpiono do takiego, można powiedzieć, multidyscyplinarnego projektu, w ramach którego powstał, i tutaj to był autorski program zarządzania obiektem zabytkowym profesor nieżyjącej już, profesor Romany Cielątkowskiej. Wzięły tutaj udział w tym całym projekcie osoby naprawdę wybitne. Profesor Rouba, doktor Joanna Arszyńska. Profesor Rouba odpowiadała za wytyczne i konserwatorskie, za program prac. Doktor Arszyńska z doktorem Stacherą wykonywali i kierowali tymi pracami. Oprócz nich tutaj właśnie widzimy zdjęcia z badań. Żebym nie pomyliła nazwiska, bardzo przepraszam, profesor Ewy Łużynieckiej. I proszę spojrzeć na następnym slajdzie, jak wygląda ten kościół obecnie, tak? Mamy tutaj kościół, który gęsto jest pokryty, którego ściany są gęsto pokryte polichromiami. Ściany, których odkryto nisze, które można było pięknie rozwarstwić czasowo, chronologicznie. Tutaj jeszcze w trakcie prac, tak? Tu już część widać odsłonięto, ale jeszcze nie wszystko. I tutaj już po zakończeniu tych prac. Tutaj chciałam Państwa uwagę zwrócić na bardzo ciekawą polichromię przedstawiającą ekstazę świętej Marii Magdaleny. Dlaczego jest to tak ciekawe? Dlatego, że przedstawia taki właściwie legendarny, zaczerpnięty z hagiograficznych przekazów moment, kiedy święta Maria Magdalena właśnie doznaje takiej ekstazy w obecności aniołów, ale proszę spojrzeć na jej ciało, które jest pokryte włosami. No i skąd to się wzięło, że taka porośnięta włosami Maria Magdalena? Otóż właśnie w legendach, w których mylono Marię Magdalenę z Marią Egipcjanką, było, że kiedy Maria Egipcjanka właśnie de facto spędzała czas w pustelni, rozpadły się jej ubrania i wtedy urosły jej włosy tak, żeby jej ciepło było po prostu. No i tak zinterpretowano to, że ona porosła tymi włosami, prawda? I tak rzeczywiście w niektórych przedstawieniach to się pokazuje. I tutaj właśnie mamy dokładnie z tym przypadkiem do czynienia. Tutaj bardzo ładna scena zwiastowania. I tutaj chciałam też Państwu pokazać to, co pojawiło się w kościele, a czego nie było, czyli baptysterium. Skąd baptysterium? I to właśnie to baptysterium łącznie z amboną, prawdopodobnie z warsztatu Izaka Rigi, wybitnego twórcy z tamtych czasów, twórcy ołtarzy i nastaw ołtarzowych i właśnie, można powiedzieć, innych sprzętów kościelnych. Skąd to się wzięło? Jeżeli Państwo spojrzą te ileś slajdów wstecz, to można zobaczyć te elementy w ołtarzach bocznych. Po prostu ołtarze boczne zostały całkiem zresztą udanie, jak na tamte czasy, zestawione właśnie z obudowy tego baptysterium. I podobno na początku był jakiś opór społeczny, że demontują nam ołtarze boczne po to, żeby coś zrobić, ale tutaj zostało to zrobione bardzo dobrze. Podobnie jak ambona, zostało to bardzo pięknie zakonserwowane. Odtworzono program w ogóle ambony i tego baptysterium. No i oczywiście uzupełniono o elementy, które powinny tam się znaleźć zgodnie z kościelnymi regułami. Następnym zabytkiem, następną taką inwestycją zupełnie, że tak powiem, innego rodzaju, którą chciałam Państwu pokazać, jest kaplica w Karwinach. Ta kaplica w Karwinach jest związana właśnie z rodem Cudona, który posiadał w Karwinach swoje dobra. Tam powstał pałac i tam powstała taka renesansowa kaplica, no, przypałacowa. My mamy w swoim rejestrze zabytków tę kaplicę wpisaną jako kościół dworski wraz z cmentarzem.
Zastanawialiśmy się wielokrotnie, skąd ten cmentarz, bo właściwie nic nie wskazywało na to, żeby tam się znajdował już faktycznie cmentarz, jakiś nagrobków zero, roślinność też nie bardzo cmentarna, gdzieś tam, no tak troszeczkę nam to nie pasowało. Ta kaplica popadała w ruinę, pałac nie istnieje. W 1945 roku został zniszczony, została oficyna i właśnie ta kaplica mocno zrujnowana. I kaplica jest własnością KOWR-u, czyli jest to skarb państwa. I KOWR postanowił odnowić zabytek po kontroli. I wybrał właśnie sobie kaplicę. I chciałabym Państwu powiedzieć, że dzięki temu, że wraz z renowacjami i zabytkami w jednym czasie ukazał się przekład, bardzo dobry przekład książki pewnego pastora, przedstawiającej podróż pewnego pastora przez Oberland, dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat tych kaplic. Dowiedzieliśmy się, że była to pierwsza kaplica kalwińska na terenie Prus i dowiedzieliśmy się też, że nie było żadnego cmentarza wokół tej kaplicy, bo to nie był kościół wraz z cmentarzem, tylko że de facto kaplica gdzieś tam sąsiadowała z bardzo ciekawym ogrodem, natomiast pochówki odbywały się, co zresztą było widać, w kryptach. Po prostu to była typowa kaplica rodowa z kryptami. Tutaj parę zdjęć właśnie z czasów remontu. No i teraz oczywiście efekt końcowy, czyli po prostu doprowadzenie do takiej trwałej, zabezpieczonej ruiny. Tutaj KOWR ma taki, przedstawiona została taka propozycja, że może, żeby może na przykład wypożyczał ten obiekt na okoliczność organizowania czy jakichś kulturalnych wydarzeń czy ślubów, że można w ten sposób to wykorzystać. Obiekt został zabezpieczony, ogrodzony, żeby po prostu tam rzeczywiście już się nikt nie wkopywał w te krypty. Zresztą te krypty zostały też zabezpieczone pod ziemią. Obecnie wygląda tak. Daszek jest jaki jest, natomiast bardzo dobrze się sprawdza jako odprowadzenie wody opadowej, ponieważ na dwie strony sobie gdzieś tam pada, ale nie na ściany. Natomiast faktycznie wykonano ogrom pracy i wydaje nam się, że ta praca została bardzo dobrze przeprowadzona. Mamy tutaj do czynienia z jeszcze innym wyzwaniem konserwatorskim. Kościół we Florczakach, XVIII-wieczny, taki typowy oberlandzki, barkowy, niewielki kościółek. W 2016 roku w tym kościele wybuchł pożar. Przyczyną było jakieś zaniedbanie, zwarcie oczywiście i z tej przyczyny wybuchł pożar. I no niestety poległ ołtarz główny. Wnętrze się wypaliło, chociaż szczerze mówiąc te straty nie były aż takie, jakie mogły być. Czasami po prostu zaczyna się od dachu i już wtedy jest dramat. Tutaj nie było aż tak tragicznie, aczkolwiek oczywiście wnętrze poniosło pewne straty. Między innymi, tak jak Państwo spojrzą, wypaleniu uległ częściowo strop kościoła i oczywiście prospekt organowy. Ale o czym chciałam Państwu powiedzieć, że mimo tego, że zdarzyło się nieszczęście, przy okazji dowiedzieliśmy się trochę więcej na temat kościoła, ponieważ pod tym stropem, takim no, mało ciekawym, wypalonym, okazało się, że istnieje strop pierwotny. On został po prostu zakryty, przeszedł prace konserwatorskie. Na początku tam był jakiś opór, ale oczywiście został on umiejętnie przełamany. Więc w tym momencie mamy wyremontowane wnętrze kościoła, mamy nową, bardzo ładną posadzkę, mamy ten piękny strop, który został rzeczywiście poddany konserwacji, który się wreszcie ukazał spod tych obrzydliwych płyt. I oczywiście prospekt organowy, także kościół jest bardzo, bardzo dobrze wyremontowany. A tutaj zamiast ołtarza głównego, który no niestety już się do niczego nie dawał, jest ołtarz przeniesiony ze stoczka klasztornego. Także można powiedzieć, że z tego nieszczęścia wyszło jednak jakieś szczęście, jednak jakieś coś dobrego dla tego kościoła się zadziało. Bo wcześniej się właściwie niewiele w nim działo. I tak wygląda właśnie po pracach remontowych.
Chciałam Państwu też przedstawić kościół w Kalniku, który ma bardzo dobrego gospodarza. Nie wiem, czy kojarzą Państwo Kwitajny. Tam też jest zespół taki pałacowo-parkowy, bardzo piękny i z folwarkiem. Akurat tam rodzina Adenhoffów posiadała fundację taką dobroczynną i być może Państwo kojarzą hrabinę Marion Adenhoff, która była taką orędowniczką współpracy polsko-niemieckiej i naprawdę bardzo, bardzo to dbała do samych swoich ostatnich dni. I jest to właśnie ten kościół w Kalniku pod wezwaniem Matki Bożej Szkapleżnej jest kościołem filialnym. Przepraszam. Kościół w Kwitajnach jest kościołem filialnym wobec Kalnika. I kościół w Kalniku oczywiście był kościołem, w którym w XIX wieku zamontowano takie typowe oczywiście ewangelickie empory. Wiemy to też z książki, o której wspominałam, książki Wedekego, że w XVIII wieku tych empor tak nie było jeszcze wtedy. I ta empora została oczywiście, jak to często bywa, zdemontowana, została tylko empora organowa w bardzo złym stanie, wymienione słupy jakieś takie naprawdę nie wiadomo skąd, bardzo, bardzo słabym stanie znajdowała się w ogóle ta cała konstrukcja i zajęła się nią konserwatorka pani Marta Skowrońska-Szczęsny. I oczywiście to jest taki drobiazg, sama w sobie empora została oczywiście prawidłowo zakonserwowana, ale chciałam Państwu pokazać coś jeszcze, ponieważ pani Marta, prowadząc konserwację tego obiektu, korzystała z takich schodków, takiego siedzenia, czegoś takiego i tak po prostu to było drewniane i któregoś dnia tak po prostu z ciekawości takiej maznęła sobie te schodki. No i co się okazało? Że te schodki zostały skonstruowane z jakiegoś wcześniejszego obrazu, prawda, przedstawiającego ukrzyżowanie. I ta cała deska po prostu posłużyła w taki dosyć umiejętny sposób, zostało to oczywiście złożone. Mało tego, jeżeli ktoś, kto to robił, miał świadomość tego, że może być to odebrane troszkę jako świętokradztwo, więc Jezus ukrzyżowany miał jeszcze taką dodatkową deseczkę, bo to gdzieś było na siedzeniu, żeby nikomu nie ubliżać, tak? Zwłaszcza Chrystusowi, korzystając z tego. I pani Marta poskładała to, zrobiła z tego takie puzzle i poskładała to w całość. No i cóż, i mamy nadzieję, że ten obiekt, który bardzo dobitnie świadczy o historii Oberlandu, o tym, co się działo po wojnie, znajdzie się w muzeum, tak? Państwu pokażę, w którym muzeum mogłoby się znaleźć, a więcej o tym i o sprawach dotyczących tego, w jaki sposób zabytki ruchome wędrują, są demontowane, są przekształcane, mogą Państwo przeczytać oczywiście w Renowacjach i Zabytkach, bo jest bardzo ciekawy artykuł właśnie Marty Skowrońskiej-Szczęsny na ten temat. Jeszcze inny przypadek, jeszcze inna realizacja. Dobrze, zaraz kończę. Cerkiew z Kupnej. Co robi cerkiew w Oberlandzie? No oczywiście cerkwi w Oberlandzie nigdy nie było, prawda? Natomiast cerkiew znajdowała się w miejscowości na Podkarpaciu, właśnie Kupnej, gdzie rozpadała się w oczach. Nie był to zabytek wpisany do rejestru zabytków, więc wspomniana przeze mnie już nieżyjąca niestety profesor Romana Cielątkowska wpadła na genialny pomysł, ponieważ w oberlandzkiej miejscowości Gotkowo, będącej miejscowością gminną, nie było żadnego kościoła. Natomiast w Gotkowie, zresztą podobnie jak w innych miejscowościach Oberlandu, znajduje się bardzo silna reprezentacja ludności wyznania grecko-katolickiego. To są oczywiście ludzie, którzy zostali tutaj przywiezieni, ich potomkowie teraz zwłaszcza, w ramach akcji Wisła w 1947 roku i potrzebowali swojej świątyni. I właśnie w poprzednich latach, chociaż oficjalnie cała budowa się zakończyła w 2021 roku, ale cerkiew już stanęła wcześniej, została ona zrekonstruowana właśnie w Gotkowie wraz z budową nowego domu,
domu pogrzebowego. To jest taki kompleks. Został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który to wszystko uporządkował. Łącznie z cmentarzem ewangelickim, który się znajdował w sąsiedztwie. I jest to dla nas naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie konserwatorsko-społeczne, ponieważ nie mieliśmy cerkwi, jest cerkiew, ale jest to jak najbardziej uzasadnione i ponieważ służy to społeczności, a jednocześnie udało się w jakiś sposób ocalić, jeśli nie w całości zabytek pochodzący z Podkarpacia, to chociaż pamięć i jego formę, prawda, w postaci właśnie tejże cerkwi. I jeszcze jedna bardzo ciekawa realizacja. Jest to dworzec w Gumniskach, znany jako dworzec w Budwitach. Był to taki dworzec cesarski, właśnie ufundowany przez jednego z członków rodu Cudona, który był zaprzyjaźniony. Podobno była to więcej niż przyjaźń z cesarzem Wilhelmem II, który jeździł do Prakwic na polowania i podobno właśnie na spotkania z członkiem rodu Cudona. Powstał on pod koniec XIX wieku. Natomiast w XX wieku, prawdopodobnie już po I wojnie światowej, kiedy w ogóle sytuacja polityczna i społeczna wyglądała zupełnie inaczej, dworzec ten został przeniesiony do miejscowości Gumnińska Małe, znane jako właśnie Budwity, gdzie stał się stacją kolejową. Taką wtedy była paradną stacją cesarską, natomiast tu stał się normalną stacją kolejową. I on służył do 1999 roku jako właśnie dworzec, po czym zaczął troszeczkę popadać w zniszczenie. Zainteresował się nim konserwator olsztyński, pan Rafał Grabowski, niestety już też świętej pamięci, ponieważ w zeszłym roku zmarł, nagle i niespodziewanie. Natomiast zdążył zrobić bardzo dużo, bardzo dobrych rzeczy. Między innymi właśnie wyremontował ten dworzec praktycznie od podstaw. I dworzec ten jest obecnie obiektem hotelowym. Tylko proszę ostrożnie wchodzić na stronę poświęconą temu, która jest stroną promocyjną tego dworca, gdyż na tej stronie jest też oczywiście, że szukasz odpoczynku weekendu na Mazurach. Niestety to się tutaj powtórzyło, to o czym mówiłam, czyli chęć tutaj zwabienia na Mazury, tak? Natomiast obiekt jest niesamowity. I można sobie rzeczywiście w nim przenocować. Są też takie oddolne, bardzo, bardzo proste, bardzo, bardzo skromne inwestycje. To nie są inwestycje wielkie, wielkonakładowe. Natomiast chciałam zwrócić Państwu uwagę na to, że w Oberlandzie, o czym się zazwyczaj nie mówi, prawda? Znajduje się trochę jeszcze domów podcieniowych, nie tyle co na Żuławach, ponieważ to są wizytówką Żuław, natomiast bardzo dużo ich się znajdowało. Niestety one zazwyczaj zostały albo rozebrane, albo część z nich została, powiedzmy, zrekonstruowana w Muzeum w Olsztynku, do którego serdecznie Państwa też zapraszam, bo samo to muzeum, sam skansen w Olsztynku jest już sam w sobie zabytkiem, ponieważ on powstał w Królewcu w 12 roku i został przeniesiony w latach wojny, II wojny światowej, został przeniesiony do Olsztynka i właściwie działał w latach i przedwojennych i powojennych, tylko że przed wojną gromadził głównie kopie obiektów, których już teraz nie ma, także są naprawdę wyjątkowej wartości, jak również gromadził po wojnie zagrożone obiekty, które rzeczywiście przetrwały. A ten przetrwał w Chojniku. Wyglądał w ten sposób, czyli był zaniedbany, wymienione współczesne okna, obita wystawka. Chciałam pokazać Państwu, jak wygląda teraz. Tam mieszkają akurat ludzie, którzy są zorientowani, z czym mają do czynienia. Wiele prac zgodnie ze swoim wykształceniem wykonali sami. Nie jest może jeszcze skończony ten budynek, natomiast wygląda zupełnie inaczej, prawda? Jest wstawiona stolarka zgodna z tym, co kiedyś było, czyli zrekonstruowana, są zrekonstruowane słupy podcieniowe, została zdjęta okładzina szczytu wystawki, więc naprawdę jest tutaj zrobiony kawał bardzo dobrej roboty. I chciałam tylko jeszcze na koniec powiedzieć, że taką inwestycją, która jest w toku, a z którą rzeczywiście wiążemy duże nadzieje, jest termomodernizacja Pałacu Cudonów, który jest zlokalizowany w Morągu i jest oddziałem Muzeum Warmii i Mazur. Jest to oddział imienia Herdera, Johanna Gottfrieda Herdera, który jest najsłynniejszym morążaninem, najbardziej znanym.
Oczywiście termomodernizacja nie wiąże się z oklejaniem styropianem ani z podobnymi praktykami. Oczywiście dochodzi tutaj, doszło tutaj do wymiany stolarki okiennej, do remontu dachu, a przede wszystkim też do przystosowania do współczesnych potrzeb osób, które zwiedzają to muzeum. Czyli pojawiły się oczywiście w bardzo dobrze dobranym miejscu windy, pojawiły się toalety, ponieważ pałac ten, który został wybudowany w latach 1562-71, dobrze, to ja już kończę, tylko powiem Państwu tyle, że co jest jeszcze inwestycje planowane w trakcie realizacji, czyli te wszystkie małe miasteczka też się budzą, bardzo zniszczone po II wojnie światowej, które odzyskały swoje prawa miejskie głównie w latach 80. i nawet 90., czyli Zalewo, Miłakowo, tego typu miasteczka są, odżyły i mamy nadzieję, że rzeczywiście dalej się będą rozwijały. I ja chciałabym Państwu bardzo gorąco podziękować. I jeszcze tylko polecę Państwu naszą właśnie tę publikację, którą właśnie wydał Wojewódzki Konserwator Zabytków i jest do pobrania ze strony www.woz.olsztyn.pl. Jest to genialna naprawdę książka i w fantastyczny sposób opowiadająca o Prusach, nie tylko o Oberlandzie, ale szczególnie o Oberlandzie jako takim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy część z Państwa...